Dzień dobry Państwu. Ja jestem niezmiennie w księgarni o kawiarni Miejscownik w Katowicach, bo w Katowicach odbywają się spotkania autorskie w cyklu Salon Spotkań Autorskich przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Odbywają się w Katowicach tylko w takim sensie, w jakim ja tu siedzę. Państwo siedzą na całym świecie, nie tylko w Katowicach, nie tylko na Śląsku, mam nadzieję. A siedzi kompletnie nie wiem gdzie z nami nasza gościni, pani Irena Makarewicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja siedzę w Warszawie w lokalu przejściowym, bo jestem w trakcie przeprowadzki. Ale to nie będzie żaden problem z punktu widzenia naszej rozmowy. Pozdrawiamy Warszawę. Być tłumaczem to rzecz jest urocza. Tłumacze chyba tak naprawdę najlepiej byli przygotowani na czasy, które nastały, czyli na czasy pandemiczne, bo tłumacze i tak z domu nie wychodzą, siedzą przed komputerami i tłumaczą, więc lockdown jest permanentny. Pani Ireno, my będziemy rozmawiali o pani bardzo bliskim przyjacielu i dobrym znajomym, i o ostatniej książce, która się w pani wyborze i przekładzie i z pani wstępem ukazała, czyli Stara miłość, wybór opowiadań Sándora Márayiego, chronologicznie ułożony od najwcześniejszych jego prób prozatorskich po dojrzalsze, z tego co pamiętam, to ostatnie pochodzą z roku 47. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Tak. I nim przejdziemy do tej książki i do opowieści o tych krótkich prozach i co one dla twórczości Maraja znaczą, prosiłbym o krótką spowiedź z tej znajomości, z tej literackiej przyjaźni. Kiedy pani spotkała się z twórczością Márayiego po raz pierwszy i jak, może jeszcze dwa słowa, gdyby pani mogła opowiedzieć o percepcji Márayiego w Polsce. Ja mam wrażenie, że on jest obecnie chyba najbardziej rozpoznawalnym węgierskim autorem i jego popularność, mam takie wrażenie, rośnie, ale chyba nie zawsze tak było. Strasznie dużo pytań, więc jeśli o czymś nie wspomnę, to proszę mi zwrócić uwagę. Z Sándorem Márayim spotkałam się w Budapeszcie w roku 1990, czyli już 30 lat temu. Obejrzałam w teatrze sztukę Przygoda. Byłam wtedy w Budapeszcie na stypendium z Ministerstwa Kultury i moim zadaniem było znalezienie sobie jakiegoś tematu, autora, książki do tłumaczenia. Przez niemal pół roku nic mi nie wchodziło w oko, w ręce, nic takiego, co by mnie jakoś szczególnie zainteresowało, aż do tej wizyty w teatrze. I to była miłość od pierwszego wejrzenia, oczywiście najgłębsza, jaka może być względem autora. I tak, z takim pomysłem wróciłam do Polski, ale oczywiście no, to był czas tutaj dla Sándora Márayiego niekorzystny. My wtedy tłumaczyliśmy, to znaczy nie my, ja nie, ale rynek chciał książek kucharskich, słowników, harlekinów i tak dalej. No a jak szłam z propozycją Sándor Márayi, no to węgierski nieznany pisarz, emigrant, no absolutnie to nie wchodziło w grę. I muszę od razu powiedzieć, że przez wiele, wiele lat u nas też się nic nie działo. Tak samo zresztą jak i na Węgrzech długo się nic nie działo, bo on był przecież do lat 90. wręcz zakazany na Węgrzech. Aż wreszcie po roku 2000 ruszyło się u nas za sprawą Herlinga Grudzińskiego, który potwierdził, że to jest znamienity pisarz i należy go tłumaczyć. A ja później dołączyłam do Feliksa Neca i Teresy Worowskiej, dlatego że ja się cały czas Márayim bardzo interesowałam i wydawało mi się, że on w Polsce niedostatecznie szeroko jest tłumaczony i zaproponowałam wydawnictwu Czytelnik, zaproponowałam tom opowiadań Magia, to był mój debiut i wtedy ruszyłam też z innymi propozycjami Sándora Márayiego, które, jak się Państwo domyślają, są troszeczkę inne niż to, co tłumaczył Felix Netz, czy to, co tłumaczy pani Teresa Worowska. Mnie interesują przede wszystkim jego książki
polityczne, historyczne, antropologiczne, takie, które dają dużo więcej do myślenia tym, którzy akurat się takimi tematami interesują. W tej chwili powstał ten tom Stara Miłość głównie dlatego, że ja uznałam, że po wyżej 30 tomów, bo tyle już Sándor Márai ma w Polsce, wypadałoby też trochę przyjrzeć się temu fenomenowi i temu, jak on w ogóle zaczął tworzyć, skąd się wziął ten szalony jego sukces, nie tylko przecież na Węgrzech, ani nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Jest to rzecz strasznie trudna do określenia, bo to się nie daje tak łatwo ująć w jakąś zgrabną formułę, że to jest wielki pisarz, bo i nie wiem, dwa, trzy słowa. Jest to postać no, najznakomitsza w historii literatury światowej. Więc ja uznałam, że właściwie każdy czytelnik powinien chyba sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co mu najbardziej odpowiada, co najbardziej do niego przemawia w twórczości Márai'ego, ale trzeba też temu czytelnikowi, który nie zna całości dokonań Márai'ego, dać jakieś narzędzia. I tym narzędziem właśnie jest wybór opowiadań. Strasznie trudne do zrobienia, bo tych opowiadań jest mnóstwo i trzeba było wybrać coś takiego, co jeszcze na tle jego niebanalnej twórczości jeszcze tym bardziej się wyróżnia. Natomiast, żeby zakończyć klamrą, to powiem, że na wystawienie sztuki Przygoda, którą wtedy przetłumaczyłam, czekałam 20 lat, no ale wreszcie udało się i sztuka została wystawiona w Teatrze Polonia w reżyserii Krystyny Jandy, ale też bardzo dla mnie było wspaniałym przeżyciem to, że Jan Englert właśnie tę sztukę wybrał sobie na swój wielki jubileusz w Teatrze Telewizji i po raz drugi ta sztuka została wystawiona w Teatrze Telewizji właśnie w reżyserii Jana Englerta. Nim przejdziemy jeszcze do opowiadań, chciałem jeden wątek, który Pani zasygnalizowała, pociągnąć, który zresztą też jest omawiany we wstępie do tego tomu. Percepcja na samych Węgrzech, bo tak jak on no, został zmuszony, wyjechał z Węgier po wojnie, no to przecież przed wojną był celebrytą literackim wręcz. A jak to wygląda dziś? Oczywiście on był celebrytą, ale w pełni zasłużenie tutaj z tym słowem celebryta trochę się nie godzę, dlatego że jego pozycja literacka nie wynikała z tego, że był znany, z tego, że jest znany, ale z tego, że bardzo dużo publikował i rzeczywiście na wysokim poziomie. Także to, że się wdrapał na ten literacki Parnas, było w pełni zasłużone. Po wojnie, po jego emigracji w 1948 roku on był, jak wspomniałam, zakazany, łącznie z tym, że nawet hungaryści węgierscy nie przerabiali go na studiach, także wyrosły całe pokolenia węgierskich, nawet znawców literatury, którzy się z jego twórczością mogli nie spotkać. Dopiero po transformacji ustrojowej zaczął być wydawany. I dzisiaj no oczywiście jest wielkim klasykiem, ma swoją nagrodę przyznawaną największym talentom literackim, jest czytany, wznawiany, z tym, że od razu też podam taką ciekawostkę, że recepcja węgierska różni się od międzynarodowej. Na przykład książka Żar, która jest no, na świecie numerem jeden, można powiedzieć, na Węgrzech jest odbierana, powiedziałabym, letnio. I raczej budzi zdziwienie to, że cudzoziemcy tak się zachwycają akurat tą książką. Podaje się na Węgrzech, że raczej rozwód w budzie jest dużo głębszy, szerszy, zawiera więcej takich wątków, które no, są istotne z punktu widzenia węgierskiego kontekstu. Jest tam więcej socjologii, antropologii niż w Żarze. Mówi się, że Żar jest trochę taki sztuczny w stosunku do pełnokrwistego rozwodu w budzie, ale to jest recepcja węgierska. Ja uważam, że czytelnik ma prawo sobie wybrać swoich ulubieńców, nie ma mu co narzucać, to znaczy można próbować, ale z czasem jak kurz opadnie, to i tak się okaże, że ten czy inny utwór akurat ma lepszą recepcję. W tej chwili już, ponieważ oczywiście on trafił do kanonu lektur i pojawiał się wszędzie i też trochę zawłaszczyła go prawica, co jest no, troszeczkę
humorystyczne, bo przecież on się nie sytuował ani po stronie skrajnej prawicy, ani po stronie skrajnej lewicy, więc zawłaszczanie go przez kogokolwiek jest no nieuprawnione. Także w tej chwili jest tak, że jest taki trochę cichszy okres, aczkolwiek cały czas trwają prace krytyczno-literackie, historyczno-literackie i to jest fantastyczna rzecz dla tłumacza, dlatego że ja też jak szykowałam ten tom opowiadań, to właśnie też mogłam się przekonać, że to, co uznawaliśmy za jego debiut, czyli tomik poetycki z 1918 roku, to jest dopiero 3 lata po jego pierwszych publikacjach prasowych, więc droga pisarska Marojego się tym samym wydłużyła. Także coraz to pojawiają się różne ciekawostki, są prace nad monografiami. Mam nadzieję, że i po polsku się wreszcie jakaś ukaże, bo osobiście uważam, że to jest u nas no, pierwsza potrzeba w tej chwili, bo mamy już ponad 30 pozycji Marojego, a jakby o samym Maroi, mojego życiu i tak dalej, no wiemy, dużo, dużo wiemy, ale trzeba by to uporządkować i zebrać w jednym tomie. Tak, to życie dość, no takie chciałoby się powiedzieć, że typowo środkowo-wschodnioeuropejskie z tego czasu, niezwykle smutne i o tragicznym końcu. Natomiast dwa słowa o tej książce, która zaczyna się no, od debiutu Marojego aż po rok 1947. On później opowiadań już nie pisał. Jak sytuuje się na tle pozostałej jego twórczości, przecież arcy też różnorodnej, bo od uwielbianych w Polsce dzienników, przez jego powieści też bardzo od siebie różne. Jakie miejsce ta nowelistyka zajmuje, która też jest, powiedzmy to od razu, dość wręcz zaskakująco różnorodna. Ja miałem takie wrażenie w trakcie lektury. Tak, to jest zaskakujące, że nowelistyka, ale podobnie jak i cała twórczość Marojego jest tak szeroko zakrojona. Trzeba powiedzieć, że na Węgrzech jest była taka tradycja, dzisiaj to chyba już nie obowiązuje do końca, że pisarze pisali również do gazet. To znaczy oni nie byli dziennikarzami, dziennikarzami też byli publicystami, ale oprócz tego bardzo często publikowali utwory po prostu literackie w gazetach i to wcale nie tylko w miesięcznikach typowo literackich, periodykach, ale po prostu w prasie codziennej albo w dodatkach, które ukazywały się pod koniec tygodnia. I właściwie pisarz, który nie bywał w gazetach, nie mógł być popularny, a z drugiej strony też zapraszano tych najlepszych do pisania do gazet. I w związku z tym to było takie samonapędzające się koło, w którym oczywiście gdzieś w pewnym momencie zaczął brać udział również Maroi. On się fascynował dwoma wielkimi pisarzami, którzy też pisywali różne opowiadania i teksty do gazet, to znaczy Dziulą Krudim i Derzy Kostolanim. Ci obaj pisarze są też mistrzami nowelistyki. Do nich dołączył Maroi, ale muszę też od razu powiedzieć, że to nie było po prostu jakieś naśladownictwo, ale własna droga, którą Maroi sobie obrał, a jak tę drogę obierał i jak próbował pójść w różną stronę, rozepchnąć tę nowelistykę, to właśnie widać w tym zbiorze. Tak starałam się to ująć, żeby przekonać czytelnika, że były też tematy, które Marojego interesowały, ale z jakiegoś powodu porzucał je, skręcał w inną stronę. Były jakieś zabiegi formalne, które wykorzystywał, ale później uznawał, że z jego punktu widzenia, dla wyrażenia jego myśli, jakieś inne rozwiązania są lepsze. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to reprezentatywny tom nie tylko nowelistyki, ale też reprezentatywny tom przedstawiający całą prozę Marojego. Pomyślałam o takich czytelnikach, którzy być może jeszcze nie czytali Marojego, nie są z nim tak dobrze obeznani, a widząc 30 różnych tytułów, jakby nie wiedzą w ogóle za co wziąć się w pierwszym rzędzie. I wybór opowiadań z tego punktu widzenia jest świetny, bo
po prostu nie wymaga czytania od początku do końca. Aczkolwiek polecam wstęp, bo tam zamieszczam różne ciekawe faktograficzne dane. Można to czytać w różnych momentach, nie, przez 5 minut, 15, pół godziny, bo też chciałam, żeby tam były różne długości tekstów, żeby się po prostu zorientować, kim był ten tak znany Maroi. Natomiast dla tych, którzy już znają Maroiego, to uważam, że będzie tam wiele różnych smaczków, bo te osoby będą mogły pokojarzyć pewne opowiadania z jakimiś dużo większymi formami, jak na przykład jest opowiadanie, które jest przetworzone też właśnie w tę powieść, o której wspominałam, Rozwód w Budzie. Czy ci, którzy znają wyznania Patrycjusza, to odnajdą pierwowzory różnych postaci, sytuacji, zachowań właśnie tutaj w jednym czy drugim opowiadaniu, a też będą się mogli przekonać, że Maroi zmienił też się z liryka w takiego trochę bardziej, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, nie mówię pejoratywnie, rzemieślnika. I to też jest bardzo ciekawy rys moim zdaniem, także we wstępie sygnalizuję różne takie wątki czy tropy, którymi sobie można podążyć. Tak, wychodzi na to i ja też sobie tak trochę o tym myślałem, że to jest taka książka, jeżeli ktoś z Państwa, którzy nas słuchają, jeszcze z Marojem przygody swojej nie rozpoczął, to rzeczywiście Stara Miłość jest takim miejscem, gdzie spokojnie można zacząć. Też w jednej książce, co nierzadko się zdarza, możemy obserwować kształtowanie się tożsamości literackiej, jego stylu, no bo jednak jakby nie patrzeć, to są trzy dekady, w trakcie których on się formował jako pisarz. I tak, no a fani twórczości Maroiego, ich w ogóle nie trzeba przekonywać do sięgnięcia po tą książkę, już pewnie to zrobili. Ja bym poprosił pani Ireno o wskazanie jednego, dwóch, kilku tekstów, do których ma pani jakiś specjalnie bliski stosunek. Ja muszę powiedzieć, że mnie ujęło, bo rozbawiło bardzo opowiadanie Nieruchomość, Ach, tak. które się ma dość zabawną puentę i jest takim opowiadaniem o przemianie, która się koniec końców nie dokonuje, natomiast przemiana, która się dokonuje, a która nie wiadomo do czego doprowadzi, to z kolei opowiadanie zamykające ten tom Nieporządek, które było dla mnie, muszę powiedzieć, dość dużym zaskoczeniem, bo to takie wręcz rewolucyjno-hipisowskie w swoim wydźwięku, bym powiedział, opowiadanie. Bardzo, bardzo fajne. Które teksty są szczególnie pani bliskie? Tak, może najpierw jeszcze się odniosę do Nieruchomości. Parą do tego opowiadania pod względem ironii jest Spóźnienie. Też uważam za bardzo ciekawe podejście. Z kolei to końcowe opowiadanie wydaje mi się rewolucyjne o tyle, że przyzwyczailiśmy się, że opowiadanie to jest taka dosyć krótka historia, która kończy się puentą. I teraz w tym opowiadaniu Nieporządek jest tak, że oczywiście mamy ekspozycję, już wiemy, kim jest bohater, wiemy, że dokonuje się jakaś przemiana, ale właściwie później musimy sobie sami wszystko dopisać. Jest to strasznie przewrotne i to mi się tak szalenie spodobało, że kiedy zastanawiałyśmy się z panią redaktor Rucińską z czytelnika, jaki nadać tytuł mojemu wstępowi, jakoś tak długo nie mogłam się na nic zdecydować, to właśnie nie ukrywam, że to był jej pomysł, żeby ten wstęp nazwać Tak się zaczęło, dlatego że to otwiera różne pola. Możemy myśleć o tym opowiadaniu Nieporządek, możemy myśleć o twórczości Maroiego, możemy myśleć o naszym stosunku do Maroiego, możemy myśleć o naszym własnym życiu, prawda, w którym jest jakiś moment przełomowy i jest biała karta przed nami. Możemy pójść w różnych kierunkach, więc rzeczywiście to opowiadanie uważam za rewolucyjne i też powiem, nie chcąc oczywiście obrazić zwolenników Kostolaniego, niedawno ukazał się Dom kłamczuchów i też Kostolani jest znany jako mistrz nowelistyki,
Ale ja przyznam się uczciwie, że czasami wydaje mi się w odniesieniu do Kostolaniego, że on jakby niepotrzebnie dodaje jeszcze jedno zdanie, jeszcze tam jakby nie wierząc w czytelnika, jeszcze coś tam doda takiego, żeby już było na pewno tak, jak być powinno. Natomiast też na przykładzie Maroiego można popatrzeć na to, że on do pewnego momentu idzie tym tropem, ale później się wycofuje, to znaczy nabiera takiej powściągliwości, która rzeczywiście wznosi te opowiadania, możliwość ich interpretacji, przeżywania na wyższy poziom. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby pisarz, który ma swoich mistrzów, potrafił się też wznieść ponad, albo jeśli kogoś razi takie określenie, żeby poszedł swoją drogą, żeby nie szedł dokładnie tak, jak szedł jego mistrz. Co do moich ulubionych opowiadań, no ja przyznam się szczerze, że jestem absolutną miłośniczką opowiadania Erny. To jest drugie opowiadanie. I prawdę powiedziawszy, gdyby nie to, że Syn Lukrecji, jestem debiutem Maroiego w prasie węgierskiej, to ja bym zaczęła od opowiadania Erny. Również dlatego, że to opowiadanie można sobie porównać z Wyznaniami Patrycjusza. Tam występuje dokładnie ten sam wujek Maroiego, ale tam to już jest jakaś anegdota. Jest taka osoba, która jest trochę niewiarygodna, coś mówi, wielkie rzeczy opowiada o sobie, o swoim życiu, później to się okazuje nieprawdą. Natomiast tutaj w opowiadaniu Erny jest wielki liryzm i też chociaż opowiada to ten młody człowiek, to widać tak głębokie zrozumienie tych podskórnych prądów rodzinnych, tych różnych rzeczy, których się nie wypowiada na głos, które się tylko czuje w rodzinie, prawda? Bo rodziny rozmawiają ze sobą, no tak jak nas Czechow uczył, że to, co się mówi, to nie jest istotne. Ważne jest to, co tam się pod spodem dzieje. I z tego punktu widzenia opowiadanie Erny jest dla mnie wspaniałą rzeczą, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że to napisał 16-latek, że nie popadł tylko w jakiś taki sentymentalizm, to naprawdę uważam za wielkie osiągnięcie. I tak samo drugie jego wczesne opowiadanie, Mały Notes, 11 kwietnia 1900, i tutaj ta data nie jest dopisana właśnie po to, żeby nie czytać tego czysto autobiograficznie. To jest inicjacja seksualna młodego człowieka, 14-letniego, ale proszę zauważyć, ile tam się pojawia na przykład problemów społecznych. Instytucja burdelu, prawda? Przymykanie oka na to, że no młody człowiek musi jakoś tam poznać to życie seksualne też, więc są instytucje, gdzie to się odbywa. Nikt się z tym młodym człowiekiem nikt nie rozmawia z nim na ten temat. Po prostu jakoś no, on musi sam się zorientować, żeby tam pójść i ten obowiązek, czy przyjemność, czy jak to nazwać, żeby to odbyć. Więc to też mi pokazuje, że Maroi bardzo wcześnie oprócz tego rysu lirycznego miał dużą zdolność przeszpilania pewnych bardzo ważnych problemów społecznych czy później politycznych. Także te pierwsze opowiadania są dla mnie bardzo ciekawe, ale też na przykład zwracam uwagę na takie dwa opowiadania Piękny mężczyzna i Głupia kobieta. Dla mnie to są opowiadania o protocelebrytach, gdzie też oczywiście jest jakaś opowieść, krótka puenta, ale jak przewrotnie, Piękny mężczyzna to nie jest opowiadanie, w którym piękny mężczyzna przyjeżdża do kurortu i popełnia samobójstwo, tylko to jest punkt wyjścia, czyli zupełnie inne potraktowanie tematu i później właśnie się dowiadujemy, jak ta cała społeczność wokoło zaczyna to wydarzenie przetwarzać, robić z tego wydarzenie ze swojego życia. I robią to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni i widać, jaki to ma wpływ na całe otoczenie. I podobnie w tym opowiadaniu Głupia kobieta. Jest tam takie piękne zdanie, że po pewnym czasie przyczyna odrywa się, czy skutek odrywa się od przyczyny. Już nie wiemy, dlaczego ta kobieta jest podziwiana, zapominamy, że ona jest głupia, tylko po prostu ona się staje jakąś znakomitością, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy celebrytką.
Powiem tak, trudno mi jest wybrać jedno opowiadanie, bo z każdym wiążą się różne możliwości interpretacyjne, właśnie takie bardzo szerokie i właściwie gdyby pan wybrał dowolne opowiadanie, to też mogłabym pół godziny opowiadać, dlaczego akurat to opowiadanie mi się bardzo podoba. To jest chyba, myślę, najlepsza rekomendacja książki, która rzeczywiście jest gęsta. No i widać tą też drogę od tego liryzmu, o którym pani wspomniała, po taką bardziej, jakby to powiedzieć, niczego mu nie ujmując, bardziej świadomą i być może nawet momentami literacko wyrachowaną technikę pisarską. Natomiast chciałem jeszcze dopytać o dwie banalne rzeczy. Jak obszerna jest nowelistyka Marojego? To znaczy, jaki fragment my tu dostajemy z całości? I dlaczego on przestał opowiadania pisać po 1947 roku? Czy to się rzeczywiście bezpośrednio wiązało z brakiem możliwości publikacji, czy po prostu uznał, że już starczy? Nowelistyka Marojego jest bardzo obszerna. Do jego emigracji właściwie to on sam dokonywał autorskich wyborów z tych opowiadań, które przeznaczał czy do gazet, czy do radia. Na przykład Magia, to ten zbiór, który tłumaczyłam wcześniej, to są opowiadania, które on odczytywał w węgierskim radiu, a później też robił właśnie takie autorskie wybory. Natomiast obok tego powstało bardzo dużo opowiadań, które rozproszyły się w różnych miejscach i już przez Marojego nie były zbierane w jakieś autorskie wybory, właśnie dlatego, że wyemigrował, no i po prostu fizycznie też nie miał dostępu do tego, co się w różnych gazetach ukazało. Te rozproszone opowiadania to jest około 150 opowiadań, one wyszły w trzech tomach na Węgrzech. Z tego ja wybrałam 38 opowiadań, więc 150 to też jeszcze nie jest całość nowelistyki. Myślę, że to można swobodnie pomnożyć przez dwa, tym bardziej, że na Węgrzech istniało też takie pojęcie, taki gatunek tarco novello. Tarco to jest felieton, novella, novella, czyli to jest novella, która się pojawia jako felieton. Kto śledzi wydawnictwa czytelnika, to wie, że wcześniej ukazała się Kronika Niedzielna, też w moim przekładzie, gdzie Sándor Márai też zamieszcza takie właśnie czasami jakby opowiadania. Także ostatecznie, czy tych nowel jest 300, czy jest ich 400, to tego nikt naprawdę nie wie, ale jest to bardzo obszerna nowelistyka, znacząca część jego twórczości, a cała twórczość to jest ponad 100 tomów. Więc jeśli my mamy w Polsce dwa zbiory opowiadań, no to jest to z jednej strony niewiele, ale też chwała czytelnikowi, wydawnictwu Czytelnik, że sięga i po te mniej znane na świecie utwory je w Polsce wydaje. Polacy naprawdę są w dużo lepszej sytuacji, bo przecież dopiero po wydaniu polskim na przykład Dziennik zaczyna być publikowany w jakiejś obszerniejszej wersji, czy to we Francji, czy w Rosji. Także polscy czytelnicy mają bardzo dobrze, ponieważ tak się składa, że jest kilku tłumaczy, którzy kochają Marojego i jest też wydawnictwo, które się poświęciło dziełu Marojego. Ja jeszcze na koniec podpytam, bo to bardzo dobrze, że pani wspomniała o tych trudnościach translatorskich, no bo tak było nawet z tytułem Stare Miłości, prawda? Tak. Tak, to jest oczywiście tytuł wieloznaczny, dlatego że to słowo serety po węgiersku to niekoniecznie znaczy kochanek w tym dzisiejszym rozumieniu, czyli osoba, z którą utrzymujemy jakąś relację przede wszystkim tylko erotyczną. To może być też ukochany, ukochana, prawda, bez rodzaju, bo w węgierskim rodzajów nie ma. I w związku z tym, kiedy mamy tytuł O Rigi Serety, jeszcze zwrócę uwagę, tego nie napisałam we wstępie, bo już uznałam, że byłoby zbyt skomplikowane, ale jest jeszcze ten dodatek określający, że to jest osoba, o której już coś wiemy.
W związku z tym mamy starego kochanka, albo starą kochankę, albo dawną, albo dawnego, umiłowanego i prawda, i to się robi jakaś grupa osób, które tutaj mogą być rozumiane w tym tytule. Po polsku trzeba by było to jakoś tam od razu skompresować, albo rodzaj żeński, albo rodzaj męski, czego ja oczywiście nie lubię robić, bo czułabym się, że coś odbieram autorowi. No i ostatecznie wybór padł na starą miłość, bo to jest takie określenie, w którym podkreślamy to, że to jest jakaś nam bardzo bliska osoba, coś nas z nią łączyło. Możemy też mówić ironicznie, bo przecież możemy mówić o jakiejś niespełnionej miłości, czy głupiej miłości, czy o czymś, co nam się wydawało tylko miłością. Także wydawało mi się to pojęcie, to określenie stara miłość odpowiednio pojemne do tego zamysłu, który towarzyszył Marojemu. I no i też Maroj to jest moja stara miłość, wcale nie ironicznie, tylko jak najbardziej głęboko i szczerze, więc stąd ten tytuł, bo wybór opowiadań jest zawsze też jakąś prezentacją tłumacza, prawda? Czyli ja uważam, że wtedy tłumacz też powinien trochę zdjąć tej tajemniczości z siebie, trochę wyjść, nie mówię na pierwszy plan, ale trochę tak się pokazać i przedstawić, kim jest, co go interesuje. Także stara miłość to też ukłon z mojej strony w stosunku do Marojego, którego niezmiennie wielbię i oczywiście tłumaczę dalej. Na wiosnę będziemy mieli kolejną pozycję, też zaskakującą, bo będzie to dziennik podróży młodego Marojego na Bliski Wschód, Egipt, Palestyna, Syria w połowie lat 20. widziane oczami 25-latka. No uważam, że jest to naprawdę rzecz znakomita i to jest takie przejście z dziennikarstwa już ku wielkiej literaturze. No właśnie, bo chciałem jeszcze dopytać, czego nam z tych najważniejszych rzeczy Marojego jeszcze w polszczyźnie brakuje? Na co jeszcze mamy czekać? Brakuje nam na pewno wielu różnych tomów publicystyki, która była bardzo różna, bo była i taka czysto polityczna, ale też była taka podróżnicza, coś takiego jak pani Teresa Worowska przedstawiła w tomie W podróży, ale brakuje nam na przykład, i to jest moje wielkie marzenie, mam nadzieję, że przekonam wydawnictwo Czytelnik, brakuje nam powieści, może troszkę niższych lotów, ale po prostu najbardziej popularnej na Węgrzech. Jest to trójkąt małżeński, nazywa się Ozigozi i to też można tłumaczyć jako ten prawdziwy, ta prawdziwa. I chodzi po prostu o pokazanie tej samej historii z punktu widzenia trzech osób, które biorą w niej udział. Jest to bardzo, moim zdaniem, wybitne konstrukcyjnie, dlatego że gdyby wszystko zostało pokazane w pierwszej relacji, no to nie bylibyśmy ciekawi drugiej relacji. A trzeba powiedzieć, że nawet po drugiej relacji jeszcze tym bardziej chcemy poznać ten kolejny tom, który Maroj dopisał już trochę później. I wydaje mi się, że oczywiście jest to w pewnym sensie czytadło, ale z punktu widzenia jakby możliwości literackich i tego, że można robić literaturę popularną, niekoniecznie schodząc na jakiś bardzo niski poziom, to wydaje mi się, że to jest bardzo dużą ciekawostką. Ale jest na przykład książka o psie ukochanym Marojego, Czutoro, to było imię tego psa. Bardzo ciekawa książka na temat relacji ludzie-zwierzęta. Albo jest na przykład ironiczna, strasznie ironiczna książka Szkoła biednych, w których Maroj opisuje, jak przeżyć w Budapeszcie nie mając pieniędzy, dokąd można chodzić, jak zdobywać informacje. Opisuje no, w tym kontekście życie kawiarniane, gdzie za cenę filiżanki kawy można przeczytać całą europejską prasę i przesiedzieć wiele godzin i się ogrzać i nikt nie wymaga jakiegoś specjalnego stroju i tak dalej. No więc jest tego jeszcze zupełnie sporo, ale myślę, że powoli jednak no, będziemy się zbliżać gdzieś ku jakiemuś końcowi, bo jednak dla cudzoziemców nie każda pozycja musi być ciekawa i też nie ma sensu tłumaczyć tego, co no, tutaj wymagałoby już zbytniej obudowy, żeby w ogóle mogło zadziałać, ale no jeszcze kilka książek na pewno. Tymczasem czytajmy Starą Miłość.
Tak, dla części z nas to kolejne spotkanie z Marojem i pielęgnacja rzeczywiście starej miłości, bądź przynajmniej miłości dojrzałej. Dla części z Państwa to będzie zupełnie nowa miłość. Czekamy w takim razie na podróż na Bliski Wschód z 20-kilkuletnim Marojem. Pani Ireno, bardzo, bardzo dziękujemy za spotkanie. Wielkie dzięki za tłumaczenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło porozmawiać z panem i z państwem. Dziękuję bardzo.